Eluwina, witam was w kolejnym odcinku. Zbliżamy się blisko końca, bo już 71 postępu gry. A my sobie zapiszemy. Ostatni zapis był od 50. Wow, ale skaczemy, dobra. What's up, danger? W końcu jest noc. Lecimy na misję poboczną. Dalej nie rozumiem, po co miałem sprawdzić apkę, skoro nic na niej nie ma, ale dobra. To były te generatory chyba. A tu był ten oblodzony ten, no. Właśnie ten. Oblodzony dźwig. Hej chłopcze, spotkajmy się w dokach w Helskim. Już idę! Co mam zrobić z Finn? Znowu z nią pogadać? Tu była ponoć misja poboczna. Z tego zrobić wszystko. Jest nowy strój. Co? Jak on wygląda? Co? O kurde. Muszę podziękować Danice. Wow. Naprawdę. Wow. Jedno wielkie. Wow. Przeogromne wow, jak on wygląda, kurde. Wow. Piękny, dobra, no. Czy to? Główna misja! Ale ten strój, Boże, wymiata. Wymiata w sumie jak każdy. Hej! Interesowałam się kryjówkami, które zlikwidowałeś. W tych rejonach jest teraz znacznie mniej przestępstw i zbirów z bronią. Tinker wciąż stanowi problem, ale szeregi undergroundu stopniały. To też twoja zasługa! A twój podcast pomoże jeszcze bardziej! Jak będziesz czegoś potrzebował, znaczy, nie ratunku, tylko przerwy odwagi, mam już do mnie. Znam kawiarnię! No, znasz. Sorry. Odzwonię do ciebie. Dobra, Miles. Gadaj. Niczego nie pomijaj. Finn, Roxxon, Underground. Po prostu dużo się tego zrobiło. Wyluzuj, Miles. Jesteś super bohaterem, a masz 17 lat. Dalej tworzysz bity? Odkąd się to zaczęło? Nie. Pamiętaj o relaksie. Najważniejsza rzecz. Po oczach taki coś przeszło, w sensie mi. Trzymaj. Mały projekt twojego daty i mój, nasze kawałki. Sprzed lat. Były już rymy i w ogóle. Jakim cudem o tym nie słyszałem? Bo nie skończyliśmy. Nagrywaliśmy odgłosy okolicy, żeby miasto było naszym bitem. Ale twój tata miał mastery. A kiedy się między nami popsuło. Ale możesz dokończyć zaraz. No i zapomnisz o robocie. Okej. To co robić? Odłącz to. Powiem co i jak. Tata, nie pomieście znowu, je. Poprowadzą cię moje hologramy. Przeskanuj źródło. Hologramy, ha? Naśladujesz mnie. Dobra. Nie myślę o Finn. Skupiam się i zbieram myśli.
Skanuj hologramy, żeby odblokować pliki na moim pendrive'ie. Pomogą ci znaleźć właściwy dźwięk. Teraz spróbuj znaleźć oryginalny dźwięk i nagrać próbkę. Ale to nie to. Szukaj dalej. Spróbuj przesunąć się bliżej. Cofnij się. Dźwięk jest przesterowany. Nie, za bardzo się oddalam. Ej, no nie znajdę tego. Tutaj niczego nie znajdę. Powinienem zawrócić. Oddalić, bo będą zniekształcenia. Dobry dźwięk, ale stłumiony. Spróbuj się lepiej ustawić. Ale nie tego szukamy. No... Nie znajdę tego dźwięku. To jest to, tak jak myślałem. Dobra, rozlokuj mnie to po mieście. Są rozsiane po mieście. Zostawiłem też kilka wiadomości, które pomogą ci się odnaleźć. Ekstra! A to wiemy, co będziemy dzisiaj robić. Nie teraz. Hej, ma coś dobrego? Ta, cudowna dynamika. Widzisz, staruszek wciąż zna się na rzeczy. I miałeś rację, od razu mi lepiej. Teraz wiem, co zrobić z Finę. Spotkam się z nią. Spróbuję wybić jej wszystko z głowy. Na mieście? Gdzie? Święta Trójca. Jutro w nocy. Skąd ta ciekawość? Bo chcecie dorwać połowę zbirów Nowego Jorku. Nie musisz mnie chronić. Ktoś powinien.
mówiłeś, że nie skończyliście nagrywać, bo się popsuło między tobą i moim tatą. Ale o co tak naprawdę poszło? To było skomplikowane. Byliśmy zbyt podobni i zbyt różni. Dokończ taśmę. Wszystko nagraj, a opowiem, jak było. Obiecuję. Dzięki, wujku. Ciekawe. Naprawdę tego potrzebowałem. Nie sądziłem, że jeszcze tu wrócę. Dobra. Zadzwonię do Finn. Jak tylko się ogarnę. Wiem, że mam opuścić, ale szukam jakichś easter eggów. O, właśnie. Na przykład. Chętnie czegoś posłucham. Muszę spytać wujka, skąd to miał. Mama też była kiedyś dzieckiem. Może jak tu jestem, to zobaczę osiągnięcia takie ukryte. Zaspoilerowałem sobie, że będzie walka z Rhino. Mama wymiata. Na bank wygra. Ciekawe, czy kiedyś tu będzie Gwen. Latamy do prowlerowni. Co znowu? Tu nic nie ma już. Dobra, dzwonię do Finn. Oby odebrała. Cześć. Finn, hej, musimy pogadać, spotkać się. Żebyś znów mnie okłamał? Żebym mógł to naprawić. Proszę, przy Kościele Trójcy już żadnych kłamstw, obiecuję. Jeśli to jakiś podstęp... Dobra, będę tam. No i zakładam, że... Chcę się spotkać. Że właśnie Prowler. Kościół Trójcy. Naśle kogoś, ona pomyśli, że to nasza wina i się pokłócimy i każdy zginie poza majsem. Kiedy twój tata i ja byliśmy dziećmi, codziennie zasypialiśmy przy tym dźwięku. To dobry rytm. A? Coś rytmicznego, czego tata i wuje Karol mogli słuchać jako dzieci. Co to za dźwięk? Niedaleko... Nie! Za bardzo się oddalam! Lepiej zawrócę! Mechanicznego.
Co mechanicznego? A będzie pociąg jak nic. Pracownikiem socjalnym, ale zawsze chciał pomagać ludziom. Tak, taki właśnie był. Dużo tu jest tych prowlerów w okolicy. Witajcie przyjaciele, tu Danika z naszą debatą o mediach społecznych. To twoje wejście? Słabizna! W naszej branży trzeba zacząć z grubej rury, zbudować napięcie. Zadam ci pytanie, Danny. Czy myślisz czasem o tym, do czego nawołujesz? O swojej dziennikarskiej wiarygodności? Oczywiście. Pytam, ponieważ twoja kampania przeciwko Roxxon zdumiewa. Wiesz, że twoja mama mieszkała tu po studiach. Już wtedy umawiała się z twoim tatą. Spędzaliśmy tu we trójkę sporo czasu. Co za dźwięk? Miękki rytm. Jest za łatwo, za pierwszym. Subtelne, ale fajne. No. Jeszcze dwa w parku, jedno tu, jedno tu, jedno tu. I zakładam, że na pewno po tym odblokujemy, no właśnie. Tu Danika z naszą debatą o mediach społecznych. To twoje wejście. Wszystko. To byłoby dobre. Myślałem, że zawsze takie będzie. Twoja mama zaczęła pracę w szkole. Twój tata był świeżo uczony. No i widzieliście i mnie było widać w szybie. A ładne miejsce. Wszyscy mają sekret. Ale nikt nie musiał się wydać. Ścieżki twojego taty zbyt często krzyżowały się z nimi. Wujku, gdybyś wybrał inną drogę, mama z tatą na pewno by cię wspierali. To pomysł twojego taty. Szukasz czegoś, co zawsze jest w tym parku. Ciche w pojedynkę i głośne w grupie. Ale już wiadomo. Głośne w grupie. To na pewno są gołębie, no. Nie ma opcji, że coś innego. Najlepsze wakacje świata! Sprzedawcy hot dogów bywają głośni w grupie, ale to chyba nie to. Coś, co można tu zawsze znaleźć. Może ptaki, drzewa? Nie, raczej nie drzewa. Pięknie, ja myślę. Kto to nagrał? Był zaklinaczem gołębi? Ha.
Jasne. Dawno temu, przed liceum, zbawiliśmy się w parku i ktoś wypuścił hot doga. Oczywiście zaraz zleciała się chmara gołębi. Tata nagle stanął jak wryt. Powiedział, a on słyszysz? Muzyka. Następnego dnia chodziliśmy po całym Manhattanie i czaliliśmy, jak ty teraz, rozmawiać. Straż pożarna. To będzie dobre. Często przesiadywałem tu z twoim tatą. Słuchaliśmy dźwięku, który budził do życia całą stację. Coś w remizie. Tylko raz, dwa i trzy, cztery. To chyba właśnie tutaj twój tata postanowił, że zostanie gliną. Mówiłem mu, że jest zbyt wyluzowany na tę robotę. Ale on uparł się, że będzie zmieniał świat na lepsze. Umarł. Udało ci się wiele naprawić, tato. Mnie też się uda. Uwaga! Underground i Robson strzelają blisko ciebie. Ciekawe, czy jeszcze Spidey powróci, no nie? Ktoś oberwie w tej strzelaninie, tego nie powstrzymam. Trudno. Dajcie znać, jeśli nic nie znają. Spider-Man ścina złoczyńcę przez miasto. Straty materialne idą w miliony. Wciąż liczymy rany po wybrykach Rhino i zniszczonym morzu. Teraz wygląda na to, że nasz młody bohater w imię zasady do trzech razy sztuka próbuje swoich sił z Tinkerem. Tak. Times Square. W tym tłumie łatwo kogoś znaleźć. Albo zgubić. Dźwięk, którego szukasz, brzmi jak prąd. Prąd? Mógłbym po prostu użyć jadu. Ale nie. Ale łatwo, co jest? Ten dźwięk jest pełen życia. No. Kiedy zostałem prowlerem ze swoim pierwszym klientem, spotkałem się właśnie pod tą flagą. Ciężko ją przeoczyć, a przy tym łatwo się było wtopić w pół. Kobieta chciała, żebym ukradł obraz. Spojrzałem przed siebie, napotkałem wzrok twojego taty. Nic nie powiedział. Odwrócił się i odszedł. Nie wiedział wszystkiego. Tylko tyle, że byłem złodziejem, ale to wystarczyło. Już wtedy musiał przeczuwać, dokąd to zmierza. Gdybyś wcześniej chciał coś zmienić, wybaczyłby ci. Jestem pewien. O co tu może chodzić? Pewnie o dym. Ten dźwięk zawsze kojarzy mi się ze świętowaniem. Nawet kiedy tylko oznajmia czas. A mi z pingwinami z Madagaskaru. Więc go nagraliśmy. Dźwięk oznajmiający czas. Okej. Okay. Telefony dzwonią o każdej porze. To nie to. Tutaj niczego nie znajdę. Tu będzie. Dźwięk kojarzący się ze świętowaniem. I nie ogarniam. Super. Nie tędy. Lepiej zawrócę. Nowe profilowe.
czas, świętowanie, jedno i drugie. Ej, nie wiem. Ej, naprawdę nie mam pojęcia. Powinienem zawrócić. Nie ma tu zegarów. O, ale są dzwony. Gdzie ty masz majs dzwony? Oznajmia czasu. Jest. Świętowanie. Jedno i drugie. On ma dzwony. Lepiej zawrócę. Powinienem zawrócić. Nie ma tu zegarów. O, ale są dzwony. Ej, ja jestem ślepy, ja nie widzę dzwonów żadnych. Dobra, bujaj się. Super. Stoisz? Nie ma. Gdzie? Gdzie ty masz te dzwony? Tu nie ma dzwonów. Tutaj niczego nie znajdę. Nie ma dzwonów przecież. Ej, nie, widzowie, ja naprawdę nie wiem. Nie ma tu zegarów. O, ale są dzwony. Naprawdę nie wiem. Nie tędy. Nie, za bardzo się oddalam. Tutaj niczego nie znajdę. Nie tędy. No tu jest kościół, to jedynie gdzie są dzwony. Sprawdzę na internecie, bo ja naprawdę... To mnie pokonało.
teraz w Black Red White. Nie. Tak, myślałem, chodzi o zegar. To było najcięższe z tych, jakie miałem, no nie? Dzwonią o pełnej godzinie. Kiedy słyszę te dzwony, przypominam sobie moją ostatnią wizytę w tym miejscu. Tata kończył Akademię Policyjną. Nie byłem na ceremonii, ale potem się spotkaliśmy. Postawił mi koktajl do smaku masła orzechowego. Sam film truskawkowy. Nie wiem, czy to nie. Powiedział, że nie będzie mógł mnie dłużej chronić. A ja przysiągłem mu, że już z tym skończę. On nie zbierze. Może tylko udało. Ich relacja była strasznie pogmatwana. Dziś chciałbym odnieść się do plotek krążących po najróżniejszych przybytkach w naszym mieście. To się kiedy indziej odniesiesz. Plaza i okoliczne budynki tętnią dźwiękami. Ten, którego szukasz, jest lekki, ale charakterystyczny. Lekki? Okej. To przyznam się, widziałem przez przypadek. I ostatni. Tak, dzwonię. Dobry to. Tutaj wykonałem swoje pierwsze zlecenie. Byłem świeżo po liceum. Nie miałem sprzętu ani maski. Gość zapłacił mi, żebym pobił jego szefa i ukradł mu wszystko z portfela. I tata się powiedział. Przez godzinę stał pod tymi dzwonkami i dalił się na mnie. Ale nie powiedział rodzicom. Kazał mi obiecać, że przestanę kraść. Żałuję, że nie dotrzymałem słowa. Zasługiwał na lepszego brata. Co racja, to racja. Może wasze relacje byłyby inne. Nie wiem, jak. A tu przypadkiem gdzieś nie było laboratorium Okto? Tu chyba właśnie, no? Tak, tu. Tak, tu. Co mi się kojarzy? W pobliżu właśnie trwa napaść. Se poradzą. Ciekawe, czy będzie pisać na końcu gry, ile ominiętych ataków zostało przeze mnie. W tym miejscu spotykałem się ze stałym klientem. Przywykłem do czekania i słuchania dźwięku, który powtarzał się w odstępach. Baw się dobrze. Ej, łatwo. Ej, serio, naprawdę nie wiedziałem. Sygnał promu. No tak. Jest. Dobra. Mamy wszystko. Dziś chciałbym odnieść się do plotek krążących po najróżniejszych... Zaraz to będziemy. Z którym się tu spotykałem, przypływał promem z Jersey. Dobrze płacił, ale w końcu go złapali. To wtedy twój tata dowiedział się o Brawlerze. Nowa misja poboczna! To ja, ale usłyszał o złodzieju robiącym zawrotną karierę i zgłosił się do tej sprawy. I deptał mi po piętach. Musiałem zdecydować, co będzie gorsze. Powiedzieć mu prawdę, czy ryzykować, że mnie złapie. Nie wiem. Co bym zrobił na miejscu wujka? Ale czuję, że tata nie odciął się od niego tylko z tego powodu. Zwłaszcza jeśli się przyznał. To nie w stylu taty. Ej, młody. Masz już prawie wszystko, czego potrzebujesz. Odblokowałeś miejsce, w którym znajdziesz ostatni kawałek układanki. Powodzenia. Oczywiście, że na drugim końcu świata. Czemu by nie?
Dobra, odblokujemy to w następnym odcinku. Dziękuję za oglądanie, do zobaczenia, Lubina.